Piotr Kuryło mimo wcześniejszych zapowiedzi kontynuuje swój bieg do Aten. Sprawa ultramaratończyka z Augustowa bulwersuje opinię publiczną już od kilku dni. Kuryło podrzucił bowiem psa przy niemal 40-stopniowym upale pod bramą schroniska, nikogo przy tym nie informując. Zwierzę przywiązał do bramy, a wszystko nagrała kamera monitoringu. Okazało się, że suczka, którą sam kilka miesięcy wcześniej przygarnął, jest w ciąży. Sprawa trafiła do prokuratury, a na sportowca wylała się fala negatywnych komentarzy internautów oraz obrońców praw zwierząt. Mimo obaw o dyskwalifikację na skutek donosów, które wpływają do organizatora, maratończyk postanowił kontynuować bieg. Teraz jednak nie robię tego w intencji ludzi walczących z chorobą, a pozostawianych na słońcu psów, bo wiem, że źle zrobiłem, powiedział w rozmowie z Radiem 5. To zasługa moich fanów, którzy nie odwrócili się ode mnie i też sponsorów tych, bo poszła taka fama, że się wycofali, więc to nie jest prawda. Wiem, że źle postąpiłem, jeżeli chodzi o tego psa i tego żałuję. I chcę powiedzieć też, że biegnę właśnie teraz, by zwrócić uwagę społeczeństwa na to, by nie pozostawiali psów na słońcu, bo wiem, że cierpią, że jest ciężko. Kuryło zastanawia się też nad otwarciem własnego schroniska dla zwierząt. Przyjmowałbym wszystkie psy, nawet te przywożone nocą, mówi. Przydałoby się takie schronisko z prawdziwego zdarzenia. Po pierwsze, otwarte całodobę, bo często też ludzie w nocy gdzieś te psy wywożą, podrzucają, bo się wstydzą, bo się boją. Zobaczymy. To takie plany, marzenia jeszcze, ale myślę, że jedne marzenia się już w życiu spełniły. Wiem, że to daleka droga do tego, ale zacząłem o tym myśleć. Sportowiec zamierza wystartować w ateńskim Spartatlonie. To bieg na ponad 240 km z Aten do Sparty.